Hej, cześć, witajcie z tej strony z masłą. A w dzisiejszym materiale będziemy budowali kompa z Threadripperem. Ale no, niestety nie dla mnie. Tak, ten komputer, który dzisiaj będziemy składali, właśnie robię na zlecenie. Dla firmy, której kiedyś pracowałem jako programista, co ciekawe. I swoją drogą, właśnie kiedyś moje stare filmy dotyczące Threadripperów to właśnie były komputery z tamtej firmy. Jest zapotrzebowanie na nowy sprzęt, no i poprosili mnie właśnie, żebym przygotował dla nich kolejną machinę zagłady. No, a z racji tego, że niecodziennie ma się okazję budować komputer typu HDT i z racji tego, że w sumie u mnie na kanale nigdy zestawu z Threadripperem nie składaliśmy, no to pomyślałem, że hej, nagrajmy sobie filmik, pokażę wam, jak to wygląda, bo jest trochę różnic od takiego standardowego peceta. Chociaż muszę wam się przyznać, że trochę miałem stresa, bo wszystkie te części, które dzisiaj składałem, no były dość sporo warte. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi, ile ten zestaw kosztował, to macie link w opisie. Dokładnej ceny wam nie podaję tu i teraz, bo wiecie, że ceny elektroniki teraz zmieniają się jak w kalidoskopie, także możecie sobie wejść i sprawdzić. No w każdym razie tanio nie było, ale no musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że ja tutaj składam komputer dla firmy, który będzie zarabiał. Co ten komputer będzie robił, to też mniej więcej wam powiem za chwilę. Chłopaki szacują, że taki komputer da radę zwrócić się w około miesiąc, no i oczywiście kolejne miesiące będzie dalej zarabiał pieniądze, tak? Więc no można powiedzieć, o ile dla nas hobbystów taka cena za zestaw może być trochę zaporowa albo trudna do przełknięcia, tak, no dla firmy, która po prostu używa takiego sprzętu do zarobku, no to jest w ogóle kompletna inna historia. No dobra, ale w pierwszej kolejności omówmy części. Sercem naszego zestawu będzie procesor AMD 3960X. Jest to 24-rdzeniowy, 48-wątkowy procesor. I co ciekawe, no jest to jeden z tych takich, powiedziałbym, low-endowych Threadripperów z serii 3000, bo mamy jeszcze jednostki 32-rdzeniowe, a nawet 64-rdzeniowe. Ale do dzisiejszego zastosowania 24 rdzenie będą w sam raz. Procesor ten ma bazową częstotliwość 3,8 GHz, może boostować do 4,5 GHz i jako ciekawostkę dodam, że ta konkretna sztuka ma 140 mega cache'u. Fajnie. Pewnie już nawet jakaś gra by się tam zmieściła. Threadrippera osadzimy sobie na płycie Asusa TRX 40 Pro S. Była to jedna z tańszych płyt pod Threadrippera i to w sumie było dla nas wyznacznikiem, bo my nie potrzebujemy jakiejś super rozbudowanej sekcji zasilania czy niewyobrażalnej ilości dysków M2, więc taka płyta w zupełności nam wystarczy. Ciekawie jest, jeżeli mówimy o pamięci operacyjnej, bo do dyspozycji mamy kit od Kingstona, Kingston Fury Renegade. Konkretnie mamy 4 kości o łącznej pojemności 128 GB o częstotliwości 3200 MHz CL16. Także sporo RAMu. Dysk w tym komputerze to będzie Corsair MP600, N2 NVMe, bardzo szybki dysk, około 5000 sekwencyjnego odczytu? Tak, no. Karta graficzna. Jaka się tutaj znalazła? GT710 od NVIDII. I nie, moi drodzy, absolutnie nie jest to żart. Taka karta w zupełności wystarczy do tego, do czego ten komputer został zbudowany. I zasadniczo ma ona tylko wyświetlać pulpit. Dodatkowo jeszcze do zestawu będzie karta USB 3.1 10 gigabitów na PCI Express, bo po prostu jest wymagana. Powiem wam, dużą zagwozdkę miałem, jeżeli chodziło o zasilacz. Wziąłem finalnie, jak widzicie, Corsaira, a nie, HX-a wziąłem przecież. Gdzie jest to pudełko? Przecież TX-a wziąłem, a tam jest. Powiem wam, miałem trochę rozkminę, jeżeli chodziło o zasilacz. Finalnie wziąłem Corsaira TX750M, 750 W. Czy będzie aż tyle potrzebne? Z racji tego, że my nie podpinamy na dobrą sprawę żadnej mocarnej karty graficznej, to teoretycznie moglibyśmy nawet skorzystać ze słabszego zasilacza, tak szczerze mówiąc, bo sam Threadripper no, nie będzie w stanie wykorzystać pełni mocy tego potencjału, ale dla świętego spokoju stwierdziłem, że ok, wezmę trochę lepszy zasilacz z zapasem mocy, tak po prostu just in case. No dobra, a co też to ten komputer będzie robił, że potrzebny jest mu aż tak mocarny procesor? Oczywiście nie mogę wam wprost powiedzieć, co ten komputer będzie robił, ale chodzi o wirtualizację. Ten komputer został tak skonfigurowany, po to ma tyle RAMu, po to ma tak duży i szybki dysk, bo będzie uruchamiał kilkadziesiąt maszyn wirtualnych, które będą wykonywały pewne operacje. Co za tym idzie,
Potrzebny jest procesor, który będzie miał bardzo dużo wątków i będzie w stanie te maszyny wirtualne obsłużyć. Stąd też taka śmieszna karta graficzna, bo na dobrą sprawę w zupełności nie potrzeba nic więcej, bo będzie tam po prostu wyświetlany pulpit na zasadzie tylko do monitorowania, a maszyny i tak teoretycznie mogłyby działać w trybie headless. Sama wirtualizacja będzie oparta o system Ubuntu 20.04 LTS. No a wirtualizacja będzie śmigała na KVM i QEMU. Także no takie to zastosowanie chciałbym wam bardzo chętnie opowiedzieć więcej, ale no nie mogę powiedzieć, jak to tam będę konfigurował, ale co mogę zrobić, to pokazać wam, jak się takiego Threadrippera buduje. Potem zrobimy sobie testy. Lecimy. Dobra, więc mamy naszą płytę i zacznijmy sobie proces budowy powoli. Co ciekawe, w zestawie z Threadripperem dostajemy takie narzędzie, które właśnie pozwoli nam otworzyć sam socket, żeby zamocować tam procesor. Także jest to całkiem ciekawy dodatek. Okidoki, więc tutaj mamy kolejność otwierania, czyli open mamy 3, 2, 1, a do zamykania mamy w odwrotnej kolejności, czyli 1, 2, 3. Używamy tego narzędzia, żeby sobie ten socket otworzyć. Pierwszy raz to w ogóle robię. Trochę mam stresa, nie będę ukrywał. Tymczasem Linus, który rzuca sprzętem, nie? Dobra, więc tutaj mamy główną ramkę, która już nam się otwarła. I teraz musimy sobie wyciągnąć taką tackę. I na tą tackę w ogóle mocujemy sobie procesor. Więc sobie wyciągniemy plastik i w to samo miejsce przyjdzie nam nasz Threadripper. Jak sami też widzicie, tutaj mamy jeszcze taką plastikową zaślepkę, pod którą są oczywiście piny, ale ja w pierwszej kolejności sobie wrzucę tutaj procka, potem zdejmiemy sobie tą osłonkę i zamocujemy cały procesor. Jak widzicie, mamy tutaj w tym rogu taki trójkąt, który daje nam kierunek, w którym mamy zamocować nasz proc. I analogicznie ten trójkącik mamy tutaj, czyli po prostu sobie tutaj wsuniemy naszego procka i zrobimy to w ten sposób. Delikatnie, bo procek nie zatani. Siup. No i nasz procek jest zamocowany. Teraz musimy sobie tamtą zasłonkę wyciągnąć. Zmienię nam kąt kamery, żeby było to troszeczkę lepiej widać. Ja sobie tutaj wyciągnę, o, jak widzicie, tą zaślepkę. No i tutaj mamy dziesiątki tysięcy wręcz pinów, by się chciało powiedzieć, których nie możemy oczywiście uszkodzić. Ok, teraz delikatnie musimy sobie opuścić nasz procesor, tak żeby nam kliknęło. I elegancko siedzi. I teraz sobie tu zamykamy. Teraz nasza kolejność jest odwrotna, więc zaczynamy od jedynki. Dajemy sobie dwójkę. Trójkę. I ja sobie jeszcze tutaj podociągam na spokojnie. Dobra, teraz zamocujemy sobie kości. My mamy dokładnie 4 kości. Zasada w przypadku zwykłych PC-tów zwykle jest taka, że wkładamy je do portów, które są troszeczkę dalej oddalone od naszego soketa. Z racji tego, że tutaj w Threadripperze mamy pamięć czterokanałową, czyli quad channel, no to sobie właśnie te szare porty najpierw załadujemy. Oczywiście zawsze polecam sprawdzić najpierw w manualu, jak to wygląda, no ale my sobie to zrobimy tak. Klik. Klik i kolejne pamięci idą tak. Niestety, jak widzicie, są te pamięci odwrócone, więc puryści byliby bardzo niezadowoleni, że napis jest w drugą stronę, a nie w taką samą, więc mamy Fury w tą stronę i Fury w tą stronę. Pamięć jest zamocowana, teraz zamocuję sobie dysk. No i tutaj za zaślepką mamy nasze dwa porty M2, tylko nie mamy tutaj jeszcze takich dystansów, które muszę sobie wyciągnąć z pudełka płyty głównej. No, dystansik już mamy, elegancko nam siadło, no i trzeba go jeszcze tylko przyśrubować. No dobra, już w sumie spora część za nami, ale teraz przyszło nam jeszcze jedno wyzwanie, to. Okej, jak widzicie, jest to chłodzenie BeQuieta Dark Rock Pro. Swoją drogą dość popularne chłodzenie, ale jak sami widzicie, tutaj i tutaj rzuca nam się coś w oczy. Jest to właśnie chłodzenie dedykowane dla Threadripperów. Co za tym idzie, ma ono po prostu większą powierzchnię przylegającą do IHS-a, bo jak sami widzieliście, no to sam procesor jest dość spory, jego IHS również. No i sami zresztą zobaczcie, jaka tutaj jest duża powierzchnia doprowadzająca do tych ciepłowodów. Jest ona zdecydowanie większa właśnie po to, żeby przypasować do IHS-a Threadrippera. Jak widzicie, tutaj mamy jakiegoś generic starego Xeona na 771, który ma mniej więcej taką standardową
standardowy rozmiar jak zwykły procesor, no więc jak widać, tutaj Threadripper ma dużo większy IHS. Zwykle nie pokazuję, jak nakładam pastę termoprzewodzącą, ale z racji tego, że Threadripper to jest dość niecodzienny i dość duży procesor, to wiem, że podobno bardzo dobrze jest nałożyć na niego pastę w postaci właśnie takiego X-a. Oczywiście nie wolno zapomnieć. No i tak prezentuje się już poskładana skrzynka. Swoją drogą chyba w życiu nie widziałem w tej obudowie Silentium PC, żeby ktoś budował Threadrippera, ale kolegom zależało na tym, żeby to była mała skrzynka bez żadnego przeszklonego panelu, więc dlatego właśnie taką użyłem. Generalnie maszynka jest złożona, podłączmy ją i sprawdźmy, jak to lata. Dobra, słuchajcie, zainstalowałem póki co na szybciora Windowsa i ja pizgam. Ja cię kręcę. 24 rdzenie, 48 wątków. Powiem tak, no ja nie widziałem wcześniej procesora, który miał więcej wątków. W sensie, no widziałem kiedyś na targach CES tego mocniejszego Threadrippera, co ma 64 rdzenie. Ale to były targi, jakby nie mogłem sobie poklikać na tym komputerze, czego chciałem, a tutaj no mogę go chwilę potestować. Mamy nasze 128 GB RAM-u, oczywiście taktowane 3200 MHz, czyli oficjalnie tyle Threadripper wspiera. Mamy nasz dysk SSD i ja pierdzielę, ja muszę odpalić Cinebencha w trybie natychmiastowym, bo nie wytrzymam. Dobra, koniec zabawy. Pokażcie mi, jak to lata w Cinebenchu. Cyk. No, come on. No, jest to bardzo satysfakcjonujący widok. Każdy się chyba zgodzi. 280 W procek sam wciąga na ten moment. Przynajmniej taki jest zgłoszony pobór mocy. No, proszę państwa, ale jak to po prostu leci? Ja nie mogę. Niecałe okolice 20 sekund to trwało. I mamy wynik 13495. No, to robi wrażenie. Wow. Okej, zrobiłem sobie szybki test dysku. No, transfery całkiem spoko wychodzą. No, bo mamy już dysk pod PCI Express 4.0, więc no, myślę, że tutaj z tym dyskiem nie będzie żadnych problemów. Zresztą ja już nawet mam w swoim prywatnym kompie podobną sztukę, także no, nie miałem nigdy z nią żadnych problemów. Odpalimy sobie jeszcze benchmark enkodowania. Iku, te benchmarki w ogóle na takim procku trwają tak krótko, że nawet mi się nie opłaca pauzować nagrywanie. Patrzcie, jak te wszystkie rdzenie są obciążone równomiernie. 4 GHz. Ile on nam mniej więcej... Najwięcej nam wciągnął 280 W mocy, także relaksik. 23 sekundy zaenkodował wszystko. No, to szybcior dość. Bardzo, bardzo, bardzo szybko. Okej, no już parę dziesiąt minut Threadripper sobie chodzi na teście Prime 95. No i temperatury zatrzymały się na 86 stopniach. Więc no cóż, biorąc pod uwagę, że procek sam w sobie wciąga około 280 W, no to 86 stopni, zwłaszcza w Prime 95, uważam, że to jest całkiem niezły wynik. Oczywiście thermal limit samego Threadrippera jest na poziomie 95 stopni, no więc okej, te temperatury są wysokie, no ale też pamiętajmy, że jest to procesor, który jak mówiłem wciąga 280 W mocy, plus też ma no 24 rdzenie, no więc gdzieś to ciepło musi uchodzić, no ale wszystko działa stabilnie, bez żadnego throttlingu, także gitara. No więc jak sami widzieliście, w wydajności syntetycznej to jest po prostu totalny rozpiernicz. Jakby 24 rdzenie i 48 wątków robi swoje. No i w takim Cinebenchu przykładowo, czy innym enkodowaniu, no to nie ma co zbierać. To jest po prostu moc wielu rdzeni, które wszystko mielą równolegle. Tak, ale wiem, że pewnie wielu z was nie dałoby mi kompletnie żyć, gdybym nie spróbował na tym kompie odpalić jakichś gier, tak więc wrzucę tutaj 3080 i pokażę wam, że na takim sprzęcie da się też grać. Wstawimy sobie rozdzielczość Full HD, żeby mocno docisnąć naszego proca. No i co, jeszcze damy sobie Ray Tracing Ultra, a co, jak szaleć to szaleć, tak? No i tada, sprawdźmy jeszcze, czy nie mamy przypadkiem, aby włączonego DLSS-a. Mamy, to go wyłączmy. No i zobaczcie, mamy odpaloną, no i procesor nie jest bottleneckiem w tym wypadku, no bo akurat ray tracing jest dość wymagający dla procesora, jak i dla karty, więc karta sobie siedzi obciążona na
97%, nawet w momencie, gdy mamy takie bardziej procesorowe miejsce. No nie dziwi nas to specjalnie, tak? Mamy tyle rdzeni, że głowa boli. No, a teraz mamy na przykład Doom Eternal, który działa po prostu na ustawieniach ultra koszmar bez włączonego ray tracingu. No wyciąga tutaj okolice 250 klatek, tak? Więc to nie jest tak, że Threadripper jest beznadziejny do gier, no tylko po prostu są lepsze wybory, jeżeli chcecie tylko i wyłącznie grać w gry, tak? Więc stąd biorą się takie informacje, ale no, działa to spoko. Tym bardziej, że Doom też jest bardzo dobrze zoptymalizowany, to jest inna w ogóle para kaloszy. Oczywiście granie na tym sprzęcie traktujcie bardziej jako ciekawostkę, bo absolutnie nie opłaca się kupować Threadrippera pod gry. Natomiast w momencie, gdyby ktoś z Was budował stację roboczą, na której chce pracować, a w przerwach od pracy grać, no to całkiem spoko. I pewnie dałoby się na przykład na nim renderować film i w międzyczasie też grać, ale no nie czarujmy się, gdyby ktoś z Was chciał budować gamingowy komputer, no to dużo lepiej sprawdziłby się tutaj na przykład, nie wiem, Ryzen 5600 albo i5-11600K, bo po prostu mają wyższą wydajność pojedynczego rdzenia, a to ma największe znaczenie w grach. No i taki to właśnie odcinek z budowy Threadrippera, który przygotowałem dla Was na szybciora. Ja się zabieram za instalację Ubuntu 20.04 LTS. No i będę konfigurował tego bad boya pod wirtualizację, tak jak mówiłem wcześniej, także dzięki, że wpadliście. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios!